Nie powracamy, powracamy do naszego stanowiska. Goście z Paderewski, restaurant cały czas w naszym studiu. No i wreszcie się doczekałem, drodzy Państwo, no bo Włochy, no to można mówić, spaghetti, pasta i tak dalej, pizza, drodzy Państwo, to jest chyba to, z czym większość Polaków kojarzy kuchnię włoską i właśnie możemy podziwiać, jak powstaje pizza w studiu, w naszym studiu, w programie. Na żywo, początek dnia z ONTV. Specjalista od pizzy, Eliseo już pizzę ugniata, tak? Tak dobrze jest, mówię? No, wyrabia ją, wyrabia teraz, kształtuje, że tak powiem, nasz mistrz. Właśnie to każda będzie... pizza musi mieć kształt okrągły? To jest... Właśnie nie, właśnie uważam, że te pizze, które są, że tak powiem, bardziej krzywe, bardziej tak powiem, niedopracowane, to są chyba najciekawsze, dlatego że widać, że wtedy są to robione ręcznie, nie wałkiem czy maszynowo. A czy Włosi na przykład odróżniają pizzę na grubym cieście, na cienkim cieście, czy w ogóle pizza na grubym cieście to nie pizza, tylko jakiś placek? Nie, nie, po pierwsze, pizza, że tak powiem, we Włoszech ma kształt tylko jeden, czyli po prostu to musi być ciasto w miarę cienkie i oczywiście w miarę po prostu, że tak powiem, dopieczone. To jest podstawa. A później, że tak powiem, te grube ciasta, czy ciasta zawijane, czy bogate, no to mówmy też, że to już jest amerykański styl, czy po prostu północnoeuropejski. I to nie ma nic wspólnego z pizzą No włoską. Nie, no to jest po prostu, że tak powiem, no świat idzie do przodu jakby, nie? No i dlatego po prostu, nie? No. I widzimy, już mamy tutaj ciasto, mamy już farsz, tutaj pojawiły się owoce morza. Tak. I ser żółty. Teraz w tym momencie się pojawia. Nie, nie, nie. Dodamy później mozzarellę, ale mozzarellę, że tak powiem, tą świeżą. I ona będzie po prostu w krążkach, że tak powiem, położona, ale to już, że tak powiem, w ostatnim etapie pieczenia pizzy. A w tym momencie Eliseo kładzie na pizzę, co to jest? Czosnek. Czosnek. To jest no czosnek. Bez czosnku nie da rady. Nie da rady bez czosnku? Nie da rady. No ale później co zrobić z tym oddechem? No co zrobić z tym czosnek, oddechem? Czosnek, frutti di mare, to można zabić kogoś. No, przepraszam bardzo, czosnek i uważam, że to jest po prostu podstawa każdej kuchni i jest, że tak powiem, niezbędny. Ma pan jakąś taką radę dla tych wszystkich, którzy, tak jak pan, uważają, że czosnek jest podstawą, no ale coś później z tym zapachem trzeba zrobić? Nie, więc ja panu powiem, Francuzi robią to w inny sposób. Robią to w taki sposób, że dodają na przykład pietruszkę. Aha. I pietruszka ma to, że ona zabija, nie? Także widziałem już na przykład takie rzeczy, że się podaje, że tak powiem, nóżki od tego, od żaby. I one leżą po prostu w kółko jakby. Później jest taki wianek właśnie zrobiony z pietruszki, a w środku jest czosnek. Także po prostu jak się zagarnia ten, to się zagarnia po prostu jeszcze te dwa składniki. Także ta prycemolo pietruszka po prostu zabija, że tak powiem, ten... Nieprzyjemny zapach. Eliseo teraz kładzie pizzę na jakiś taki dziwny talerz, sitko, co to jest? No to jest po prostu, że tak powiem, wkład do pieca. Dzięki temu po prostu się to robi. No w ogóle, że tak powiem, Eliseo chyba robi to odwrotnie teraz, że tak powiem. Ze spokojem. Eliseo uspokaja nas wszystko, nas wszystkich, to na pewno się uda. Panie Wiesławie, my was na chwilę zostawiamy. Teraz Vincenzo, nasza gwiazda, jego gitara. Tak. Drodzy Państwo, chwila przerwy i my za chwilę powracamy. Dobrze, dziękuję bardzo. I drodzy Państwo, wracamy. Wracamy, ale naprawdę w wyjątkowym towarzystwie. Vincenzo Corsini i jego gitara. Może przedstawisz? Tak. To jest gitara hiszpańska akurat. Gitara hiszpańska. Tak, tak. Jest moja ulubiona z tych, co właśnie, nad którymi gram. Ale to jest jakiś taki specjalny typ? Tak się nazywa, tak się określa? Czy ona jest po prostu z Hiszpanii? Nazywa Antonio Sanchez. Antonio Sanchez. Tak. I to jest właśnie taka, którą odkąd to uczyłem się gitary, to uwielbiam po prostu. I kiedy mogłem kupić, to jak najbardziej sobie zdecydowałem przywłaszczyć taką. Rozumiem. Antonio Sanchez i nasz wspaniały gość, ale porozmawiamy o pizzy. Tak. O pizzy, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, nie ma chyba Polaka, który by nie kojarzył Włochów, nie kojarzył Włoszech z pizzą. Pizza, dokładnie. Italia to tak naprawdę jedno i to samo w opinii większości moich rodaków. Pomimo tego, że tak naprawdę pizza ma ciut więcej niż 150 lat. Naprawdę? Tak, tak naprawdę to potraw podobnych do pizzy to już były w starożytnej Grecji. Są niektóre dokumenty, jakieś informacje, mówiliśmy, że studiują nad tym, szukają informacji o tym, ale pizza jako tako została wymyślona jako hołd dla zjednoczenia Włoch.
pierwsza pizza Margherita to była imię Margherita, to jest od Margherita di Savoia, czyli żona króla. I Margherita właśnie miała kolory flagi włoskiej. Miała białe, mozzarella, miała czerwony, sos pomidorowy i w końcu bazylię, czyli zielony kolor. Wszystkie trzy kolory właśnie flagi włoskiej. Czyli prawdziwa narodowa potrawa. Tak, no tak. Jak się urodził naród, się urodziła potrawa. No tak, zjednoczenie Włoch to już czasy zamierzchłe. Na szczęście Włochy nam się na razie nie rozpadają. Ale pizza ewoluuje i teraz tych pizz tak naprawdę to jest chyba dwa razy tyle, co rodzajów makaronu. Nawet więcej, chyba 20 czy 200 razy tyle. I myślę, że i tak to też kiedy rozmawiam z wiele tych pizzaiolo, nie z pizzamen, to jest pizzaiolo. Pizzaiolo. Pizzaiolo to... Czyli Eliseo oni, jest pizzaiolo. Na przykład Eliseo jest pizzaiolo. I oni mówią, że te najprostsze to tak naprawdę są te najlepsze, bo są te, gdzie czuć te wszystkie smaki po prostu. Dzisiaj przygotowują dla nas pizzaiolo, Eliseo, przygotowuje dla nas pizzę z owocami morza, z frutti tak. di mare. I właśnie będzie wielką torturą granie teraz, bo ślina cały czas leci przy tych zapachach, bo... No, pachnie, pachnie, naprawdę pachnie. No właśnie, przygotowałeś dzisiaj dla nas specjalną piosenkę, to będzie wyjątkowa piosenka. Będzie jedna wyjątkowa, ale też jest taka mała, taki mały smaczek związany z jedzeniem, bo kiedy... O tyle dobrze mam z językiem włoskim, że cokolwiek nie powiem, to brzmi jak poezja. Tak. Jak wszystkie świetnie. Kobiety są twoje. Nie tyle o to chodzi, tylko że żartowali koledzy z kapeli, że kiedy improwizowałem nowe teksty do piosenek, to mówili, ty na pewno to nam śpiewasz przepis do makaronu. No to raz zaśpiewam faktycznie przepis do makaronu i nie skapnęli się. Na przykład taka fajna piosenka, jak może być, nie? Soffrici le verdure insieme a me. E poi aggiungi il vino. Se metti il sugo, attento che il pomodoro serve. Powiedziałem ci, jak właśnie gotują, jak oni w tym momencie przygotowują sos. Naprawdę? Tak, w tym momencie śpiewałem, zimprowizowałem to. Ale my kochamy waszą muzykę, my kochamy waszą muzykę. Być może to się też bierze stąd, że u nas bardzo popularni są włoscy artyści. Tak. Eros Ramazzotti to jest chyba król w ogóle włoskiej piosenki. No jest bardzo drupi. Znany. Drupi, Albano są takie. Ricky Power, których we Włoszech to już od dawna nie słyszymy, a tutaj... Tutaj bardzo często, ale jest kilka innych, bo bardzo fajnych, których tutaj przedstawiam, właśnie sobie czasami gram akustycznie z przyjaciółmi w niektórych miejscach, w lokalach i czasami to gram na niektóre utwory, które w ogóle nie są znane i są według mnie dużo fajniejsze, bo mają taką oryginalność też, co Polacy rozumieją. Jest jakieś takie porozumienie. Rozumiem, tak? Tak, zrozumieją. Według mnie to dochodzi, to jest taka kwestia porozumienia tych dwóch narodów od dawna, bo mówiliśmy o zjednoczeniu Włoch. Tak. Wszyscy wiedzą, że w polskim hymnie jest mowa o Włoszech. Tak jest. We włoskim hymnie jest mowa o Polsce. A jak to brzmi? Tak, bo mówi il sangue italiano, il sangue cosacco beve col, il sangue polacco beve col cosacco, czyli że krew włoska jest jak krew polska, bo oba narody walczyły przeciwko tymi samymi narodami, które próbowali rządzić nad nimi. Na przykład Austriacy, na przykład Kozacy, tak to jest cytowane w tym przypadku. Czyli po raz kolejny mamy dowód na przyjaźń polsko-włoską. Jestem dowodem, bo jestem pół Polakiem. No właśnie, jestem żywym dowodem, namacalnym dowodem. Tak. Vincenzo, ja mam jeszcze pytanie na temat frutti di mare. Tak. Chociaż z muzyką to też się bardzo wiąże. Dokładnie. Ostrygi. Ostrygi. Afrodyzjaki. Tak. Prawda? Prawda. Znaczy, tak naprawdę to właśnie mówiliście o czosnku. Czosnek też w tych potrawach to dodaje, jest elementem afrodyzjacznym. Afrodyzjacznym. To jest bardzo, bardzo ładne słowo i widzisz, coś jest w tym. Cokolwiek nie powiecie, to się nam podoba. Afrodyzjaczny element. Nie wiem sam, jak to powiedzieć. Czosnek też jest afrodyzjakiem? Mówią, że tak. Tylko, że trzeba w dwójkę to zjeść, to tak, że... Jak w dwójkę, to nie ma aż tak, tak dużego uszczerbku. Nie odczuwa się no właśnie. W dwójkę można jeść. I te frutti di mare, ostrygi, jeżeli chcemy zdobyć kobietę, to koniecznie ostrygi. Nie wiem, czy koniecznie, ale na pewno to jest wielkim atutem. I potem zaśpiewać o tych ostrygach. Ale
dobra ta ostryga. Ale ładna ta piosenka. Vincenzo, to jeszcze na sam koniec, bo my mamy następnego gościa, tam już się szykuje, mamy Małgorzatę Kuzdrę. Ostrygię? Nie, ostrygi nie ma. Ona, Małgorzata Kuzdra, opowie nam teraz o kinie hiszpańskim. I właśnie dlatego przywiozłem tą gitarę, no to, bo słyszałem o tym. Tak? Tak. No i co zagrasz z kina hiszpańskiego? Jakiś taki najbardziej znany motyw. Nie, zaśpiewam coś włoskiego, bo to jest moja specjalność. Dobrze. Ja uwielbiam. To jest Nada, taka piosenkarka, która właśnie w Sanremo śpiewała tę piosenkę. Spezza mi le ossa, non darmi tenerezza, l'amore non mi basta. E guardami negli occhi, ti sembro sempre quello che vuole ad ogni costo la felicità. Non sento più le lacrime, scendono giù le lacrime. To skrót, żeby właśnie gość... Żeby gościa się zmieścił. Bardzo Ci dziękuję. Pięknie grasz, mądrze mówisz. Takich gości nam potrzeba. Vincenzo Corsini był teraz naszym gościem. My na chwilę znikamy z wizji, ale powracamy z Małgorzatą Kuzdra. Będziemy rozmawiać o filmie hiszpańskim.